Niech Pan obdarzy Was spokojem, siostry i bracia. Przedostatnia niedziela tego roku liturgicznego. Zatrzymuje naszą uwagę sam Chrystus na tym, że opowiada o końcu czasów. Rozpoznawać znaki, które są. Mówi Chrystus, że to jest coś, co nadejdzie jak pewnik, stuprocentowo. Przyjdzie moment, kiedy będziemy i my musieli osobiście się pożegnać z tym światem, kiedy przyjdzie moment naszej śmierci, ale również mówi nam o tym końcu, który przyjdzie na ten świat. Tak jak naukowcy dziś twierdzą, podając konkretne liczby lat, ile Ziemia istnieje, tak przyjdzie moment, kiedy na pewno ten świat się zakończy. Dla nas najważniejsza jest lekcja w tym, że mamy rozpoznać znak czasu, tego nawiedzenia, które było, które ukazało nam się w Jezusie Chrystusie. Rozpoznać Zbawiciela, tego, który przychodzi. Moment naszej śmierci jest pewnikiem. Wystarczy, że w tym czasie tego miesiąca listopada odwiedzamy groby naszych zmarłych. Wiemy, że kiedyś żyli pomiędzy nami. Byli blisko nas. Dziś już ich nie ma w tej doczesności. Ale żyją wiecznie. Do tego życia mamy się przygotować tu na ziemi. Niech Chrystus dzisiaj ze swoim Słowem nie tyle nas przestrasza, co zaprasza do tego, byśmy o to życie wieczne zawalczyli, rozpoznali znaki czasu. Pokój i dobro.